Lecimy, lecimy, no to lecimy. Słuchajcie, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie ponownie na wtorkowej sesji, tym razem wtorkowa sesja na YouTubie dla wszystkich chętnych oglądających nas, nasz kanał Elite Expert Club. Zapraszamy na otwartą sesję, w której to sesji pokażemy po raz kolejny możliwości, które mamy mentoringową, możliwości, które mamy w kontekście mentoringu, nauki oraz tych narzędzi, którymi dysponujemy i które możecie również wy otrzymać, dołączając do naszej grupy, naszej społeczności, ale jest nas trochę. Dzisiaj ze mną są moi towarzysze broni. Ja się tak śmieję, towarzysze broni w kontekście prowadzenia sesji. Jest ze mną Aga. Cześć Aga. Hejka, cześć wszystkim. I jest ze mną Bartosz. Cześć Bartek. Siema, cześć wszystkim. Siemanko, witamy was wszystkich serdecznie. Dzisiaj wam pokażemy w skrócie, pokrótce, jak to wszystko działa, a szczególnie pokażemy to w kontekście strategii, którymi dysponujemy, których się uczymy, których wy się uczycie, które my prezentujemy, których my doświadczamy na sesjach. Także no co, słuchajcie, po prostu lecimy. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę o API, porozmawiamy sobie o PSND, czyli strategii takiej głównej, od której się to wszystko zaczyna, cała ta przygoda z mentoringiem w Elite Expert Club. No i pokażemy też taki wycinek mały możliwości z narzędziami, które otrzymujemy w ramach mentoringu, w ramach Elite Expert Club i w ramach tego mentoringu, uczymy się ich używać. No dobra, jeżeli mamy ten wstęp już zakończony, bo wstęp mamy już zakończony, oczywiście te wstępy u nas są troszkę dłuższe, takie rozgrzewka, rutyna i tak dalej, to wszystko jakby prowadzimy w formie bardziej złożonej ze względu na to, że prowadzimy sesje dwugodzinne. Tutaj mamy to skrócone, mamy to podane, będziemy podawane, mieli, będziecie mieli podawane tylko pewne niektóre zagadnienia związane z mentoringiem, natomiast wszystko pozostałe jest zarezerwowane dla osób będących na mentoringu. Sesje odbywają się każdego poranka, codziennie oraz każdego popołudnia oprócz piątku, czyli poniedziałki od 8 do 10 oraz od 14 do mniej więcej 16, czasami 15:30. Te sesje prowadzimy, na których już live'owo pokazujemy, jak tych narzędzi używamy, jak strategii używamy, co się nam rozliczyło, co się nam nie rozliczyło. No i dobra, jeżeli jesteśmy na tym naszym porannym, wtorkowym spotkaniu na YouTubie, na otwartym naszym kanale, to może pokażemy, zaczniemy sobie od strategii API, którą to strategię API prezentuje nasza jakże szanowna koleżanka Agnieszka, która jest specjalistką od API. Aga, może troszkę opowiesz o API, o tym, co się tam u ciebie dzieje i działo i jak to wszystko wygląda. Oddaję ci głos. Dzięki Pawle. Okej, no to co mogę powiedzieć o API? API jest na tyle fajną i szybką metodą, strategią, której się uczymy, ponieważ mamy wyznaczone konkretnie godzinki, w których wyrysowuje nam się box. Jest on stricte związany z sesją azjatycką. Jedyne, co musimy nanieść, to mierzenia FIBO i w sumie tyle. Mamy konkretnie podane poziomy, na których rozstawiamy się z siatką, bo jest to zlecenie aż 4. Mamy konkretnie podane poziomy, na których zamykają się zlecenia i stop loss, gdzie mamy, w którym miejscu. Także wszystko mamy wyłożone na tacy, nad niczym nie musimy w sumie żadnej takiej analizy technicznej rynku robić, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach bądź po prostu nie ma na to ochoty, no to API jest na tyle szybką, fajną metodą, że wchodzimy na wykres, musi nam się zgadzać kilka rzeczy i rozstawiamy siatki, 4 zlecenia, czekamy na rozliczenie. Tyle. Tak jak powiedziałam, API Azja, stąd nazwa, że jest stricte związana z sesją azjatycką, czyli
No, wszyscy sobie mogą sprawdzić, do której jest ta sesja. Najczęściej cena nas wtedy rangeuje, więc te wychylenia ceny nie są duże, a czekamy na otwarcie rynku londyńskiego, przy którym cena wyda nam się z tego boksa. No i czekamy na rozliczenie naszych zleceń. Także moje ulubione pary akurat przy tej strategii to jest euro do dolara, funt brytyjski do dolara amerykańskiego i złoto do dolara amerykańskiego. Także ja sobie rozstawię takie przykładowe siateczki na tych instrumentach i będę czekać, aż mi się to wszystko porozlicza. Także ja za chwilę też Wam pokażę, jak nam poszedł poprzedni tydzień, bo nam się też fajnie wszystko porozliczało. Także może nie tydzień, tylko zawężę nasze wyniki do ostatniego wtorku, no bo we wtorek mieliśmy sesję. Tak jest. Dla wszystkich, tak jest. Także nie będę pokazywała całego tygodnia, ale pokażę Wam poprzedni wtorek, także zobaczycie sobie, że fajnie to wszystko chodzi. Już Wam tutaj pokazuję. Też zagrywałam na tych samych parach walutowych. Tu jeszcze Szwajcar był, ale głównie właśnie euro, funt i złoto. Ja gram na małym koncie, także ten zysk można mi się wydawać, że co to jest, ale jeżeli to wszystko zależy od wielkości konta, także tutaj nie ma stresu, pozycje są dobrane pod wielkość Waszych kont. Także no widzicie, wszystko na plus, dużo zleceń, które nam się nie otworzyły, bo ja też zagrywam do konkretnej godziny, te siatki rozstawiam, także jeżeli coś mi nie wejdzie, więc o danej godzinie zamykam siatki ze względu na to, że chcę się skupić wtedy na innej strategii. Także tutaj możecie sobie zobaczyć, że euro nam się fajnie rozliczyło, funt brytyjski i Szwajcar, złoto nam w tamtym tygodniu siatek nie otworzyło, także zobaczymy, jak nam pójdzie. Też trzeba powiedzieć, że muszą być odpowiednie zmienności, prawda, na tych siatkach. To nie jest tak, że że w każdym dniu rozstawiamy te siatki, tylko no, muszą być odpowiednie zmienności, które są przyjęte w strategii, których my się trzymamy. No, ważna jest też konsekwencja w trzymaniu się zasad, w trzymaniu się money managementu, bo przecież też wiele zależy, Aga, od money managementu, prawda? Dokładnie, dlatego powiedziałam, że dostosowujemy to do wielkości konta, nasze pozycje, nasze zagrania. Tak jest, też, tak jeżeli jest. Mamy małe konto, to nie będziemy zagrywać wszystkich trzech czy iluś par, także no bo jak nam się wszystkie siatki otworzą, no to trochę jednak jest to spore obciążenie dla konta, także tak jak powiedziałeś, kilka rzeczy musi być spełnionych, musimy mieć odpowiednie zmienności, musimy mieć odpowiednią wielkość boksa, także wszystko jest tutaj. Szczegóły oczywiście na mentoringu, także dokładnie. Zapraszamy. A powiedz Aga taką rzecz, ile czy oprócz majorców coś jeszcze handlujesz, coś jeszcze rozgrywasz? Jeżeli chodzi o API? Tak, próbowałam, ale no próbowałam funta brytyjskiego do nowozelandzkiego. Mm-hmm. Był okres, że fajnie to chodziło, no ale w pewnym momencie zaczął nabierać takich ruchów trendowych, więc ta API Azja rozliczała się, ale trzeba było czekać na to kilka dni, więc mnie coś takiego nie obchodzi. Fajnie by było, jakby w ciągu kilku godzin się ta strategia mnie rozliczyła, żebym po prostu miała czas, żebym nie musiała zerkać na komputer i miała czas dla innych strategii, także i spokojny sen później, wieczorem. Dokładnie, bo też nie lubię zostawiać pozycji na noc, także wszystko zależy od tego, wszystko się rozlicza, ale cena wraca czasami po kilku dniach, także właśnie tak po jest. To jest no, natomiast, ten money management, tak, nie? Tak, natomiast majorsy bardzo fajnie działają pod tą strategię. Ja jeszcze tylko się ciebie zapytam, Aga, bo API Azji, no jest też przecież API Night, prawda? Bo to nie jest tak, że API Azja jest sama w sobie, jest jeszcze API Night, prawda? Dokładnie. Z API mamy po prostu dwie strategie u nas w mentoringu, także każdy może sobie wybrać coś innego, bo wiadomo, niektórzy nie mają czasu tak dnia na zagrywanie, więc API Azję sobie odpuszczają, a mają czas na to, żeby rozgrywać API Night, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, jak najbardziej. Dokładnie. Czyli na przykład mieszkasz w innej szerokości geograficznej,
możesz śmiało z powodzeniem stosować API Night, chyba że jesteś też nocnym markiem tutaj u nas w Polsce i nie możesz spać i lubisz te nocne rozgrywanie, to jak najbardziej też takie osoby u nas się znajdują. Powiem więcej, do tego są też odpowiednie narzędzia, żeby zarządzały pozycjami, ale o tym się wszystkim dowiecie właśnie na mentoringu, dołączając się do naszej społeczności, do tego, co my tutaj robimy. A jest nas troszkę, naprawdę bardzo mocno Was zachęcamy. Kolejną strategią, którą tym razem ja pokrótce, bo tu rzeczywiście też nie będziemy zdradzali tajników wiedzy, bo to byłoby po prostu troszkę nie fair wobec naszych uczestników mentoringu, jest to strategia PSND. Strategia PSND zasadza się w głównej mierze na wyznaczaniu targetów i rozliczaniu tychże targetów. Jak jesteście w tej chwili u mnie na wykresie, mam nadzieję, że tutaj już jesteśmy u mnie na wykresie. Tak jest, jesteśmy u mnie na wykresie. Ja pokażę Wam pokrótce, jak targety rozliczały się względem tygodnia poprzedniego, a więc od momentu, kiedy się ostatni raz widzieliśmy na wtorkowej sesji YouTube'owej. Wtorkowa sesja YouTube'owa była 9 maja, a więc od 9 maja zaczniemy, przelecimy sobie po kolei wszystkie, albo te najważniejsze majorsy, zaczniemy od Euro USD. Euro USD miało tak, miało 9 maja target, miało uno momento, miało tenże target, kurczę, to nie to, o, patrzcie, no, miało target, dalej, kolejny target był tutaj, kolejny target, który był wyznaczony zgodnie z zasadami strategii PSND tutaj, kolejny target był tutaj. Wszystkie targety zostały rozliczone. Ten target. Target PSND na Euro USD został rozliczony. Jedyny target, który nam w tej chwili wisi, to jest target z 8 maja. Cena w tej chwili odjechała, ale zgodnie ze strategiami, ze założeniami strategii PSND i tak do tego targetu w tej chwili zagrywać nie moglibyśmy. Także tutaj nic z tego by nie mogło być. Natomiast ten target wisi, on jest do rozliczenia, być może w niedalekiej przyszłości. Natomiast widzicie na załączonym screenie, na screenie, który w tej chwili macie u siebie na monitorach, na ekranach, targety na Euro USD są wszystkie rozliczone. Jeśli chodzi o funta do dolara, znowu 9 maj, a więc mamy tutaj 9 maj, wyznaczone targety, jeden target PSND, drugi target PSND, trzeci target PSND, czwarty target PSND, piąty target PSND są rozliczone. I jedyny target, który w tej chwili jest do rozliczenia, nie, w zasadzie wszystkie targety mamy rozliczone, nie mamy żadnego targetu do rozegrania, jeśli chodzi o funta do Nowozelandczyka. Te targety na funcie do Nowozelandczyka, o funcie do dolara, co ja gadam. Myślałem też o funcie do Nowozelandczyka, którego również chcę Wam pokazać, dlatego mi się tak przejęzyczyło, takie sorki wielkie. To jest fund do dolara, targety ma wszystkie rozliczone. Te targety wyznacza się codziennie. Targety wyznacza się codziennie po zakończeniu dnia, a więc target dzisiejszy będzie targetem wczorajszym do rozliczenia. Target wczorajszy jest już rozliczony. Cena zareagowała, cena rozliczyła tenże target i więcej zagrywać do niego już nie da rady. Są dwa rodzaje możliwości rozgrywania. Jest rozgrywanie na dojście oraz na reakcję. Nie zawsze na dojście można rozegrać strategią PSND, natomiast na reakcję bardzo często da radę i naprawdę to się fajnie rozlicza. To jest też kwestia oczywiście odpowiedniego money managementu i odpowiedniego podejścia do tematu strategii, ale o tym wszystkim, tak jak mówiłem, dowiecie się na mentoringu. Kolejny instrument, który chcę Wam pokazać, to jest USD CHF. USD CHF
od 9 maja, więc od tego momentu, miał znowu wyznaczony target tutaj, miał wyznaczony target tutaj, miał wyznaczony target tutaj, miał wyznaczony target tutaj i ma wyznaczony target w tym miejscu. I zobaczcie, ten target rozliczony, ten target rozliczony, ten target rozliczony, ten target rozliczony, natomiast ten target mamy do rozliczenia. Czy ja bym chciał w niego w tej chwili wchodzić w zleceniu na dojście? Odpowiem Wam w ten sposób. Nie chciałbym. Są pewne założenia, pewne wytyczne powiedziane wprost, które powinny zostać spełnione, żeby można było wejść w zlecenie na dojście. Natomiast ten target na USDC HF-ie mamy do rozliczenia. Pozostałe targety z poprzedniego tygodnia są bardzo fajnie rozliczone, także widzicie, widać to na załączonym screenie. Kanadyjczyk jest kolejnym instrumentem, który również miał wyznaczone targety. Wyznaczyłem target od 9 maja, a więc od tego miejsca i znowu sprawdzamy. Ten target rozliczony, ten target rozliczony, ten target rozliczony, ten target rozliczony. Do rozliczenia mamy znowu tylko jeden target. Jeden target, ten target jest do rozliczenia tutaj. Podobnie jak w przypadku USDC HF-a, w przypadku Szwajcara, również muszą zostać spełnione pewne wymagania, pewne założenia związane z strategią PSND po to, aby można było wejść w pozycję przy odpowiednim oczywiście money management, przy odpowiednim podejściu do strategii zgodnie z założeniami. Ostatni element, ostatni instrument, który Wam chcę pokazać, to jest GBPNZD, a więc to nie jest Majors, to jest już Minors, więc to jest w zasadzie Minos, a w zasadzie już można powiedzieć troszkę egzotyk może nawet. Natomiast również przy takich instrumentach wyznacza się targety PSND, a więc przekrój zastosowania tej strategii PSND jest naprawdę praktycznie rzecz biorąc nieograniczony, bo wiem, że są osoby, które rozgrywają targety PSND na Bitcoinie nawet, tudzież Ethereum. Także tam też również można wyznaczać targety, tylko to jest niewielki odsetek ludzi, który rozgrywa aktywnie Bitcoina, natomiast jeżeli ty jesteś zainteresowana kryptowalutami, również możesz implementować tą strategię na kryptowalut. Jeśli chodzi o GBPNZD miało wyznaczone targety od 9 maja, też tak sobie zrobiliśmy, a czemu nie? Target, zobaczcie, rozliczony. Kolejny target z 10 maja rozliczony, kolejny target rozliczony. Kolejny target rozliczony. No i co? I tutaj target. Zaraz zobaczymy, czy tenże target jest rozliczony. No, jeśli chodzi o GBPNZD, target z wczoraj jest do rozliczenia, więc został nam jeden target do rozliczenia. No i po raz kolejny spotykamy się z sytuacją, że target mamy do rozliczenia, ale warunków do wejścia w rozliczenie targetu póki co nie ma. Dlaczego nie ma? Odsyłamy Was oczywiście do mentoringu, do tego, czego my się tam wszyscy uczymy. Także zobaczcie, jeśli chodzi o EURUSD, GBPUSD, USDCHF-a, Kanadyjczyka, GBPNZD, z pięciu instrumentów mamy do rozliczenia trzy targety. Wszystkie pozostałe targety na euro i na funcie, wszystkie pozostałe są rozliczone. Trzy, po jednym do rozliczenia na Szwajcarze, po jednym do rozliczenia, jeden do rozliczenia na Kanadyjczyku i jeden do rozliczenia na GBPNZD. GBPNZD również jest do rozliczenia. No i tyle.
chodzi o strategię PSND, to tyle na ten moment. Tak jak mówiłem, strategia ma w swoich głównej zasadzie i nazwa, skrót PSND, z czego wynika? Jest to od skrótu wyrażenia. Prościej się nie da. Prościej się nie da. Wyznaczanie targetów jest szalenie proste. Strategia jest również prosta. Strategia jest bardzo wdzięczna do rozgrywania. Jeszcze jeżeli ją połączymy z innymi narzędziami, które mamy dostępne w ramach mentoringu, to naprawdę się to wszystko bardzo fajnie skleja. Bardzo fajnie się to wszystko ładnie ze sobą łączy. No i tylko po prostu zagrywać, tylko uczyć się, tylko wchodzić na mentoring, tylko iść z nami z tym procesem. Oczywiście jest tak, że niektórym będzie strategia PSND bardziej odpowiadała, innym będzie strategia API odpowiadała, jeszcze innym będą inne strategie odpowiadały bardziej. To też chodzi o to, żebyś znalazł dla siebie odpowiednie miejsce, odpowiednią przestrzeń do tego, żeby się wygryźć w każdą z tych metodologii, w każdą z tych strategii, nauczyć się ich, a później wybrać coś dla siebie, bo to nie jest tak, że każdy będzie wszystko rozgrywał, albo że ja wszystko rozgrywam, że Aga wszystko rozgrywa, że Bartek wszystko rozgrywa. My po procesie edukacyjnym, który mamy za sobą w dużej mierze, oczywiście dalej proces edukacyjny trwa, to nie jest tak, że on jest zakończony. Myślę, że jak jesteś zainteresowany tymi rynkami forexowymi, futures, rynku futures, na pewno wiesz, że edukacja trwa praktycznie cały czas i my się edukujemy non-stop, no bo rynki są zmienne, rynki się zmieniają i tego nie zmienimy. Największą stałą jest to, że te rynki są niezmienne, że te rynki są zmienne, także tutaj musimy brać to pod uwagę, także edukacja trwa nadal. Natomiast no, strategie mają pewien zakres mentoringowy, zakres nauki, który sobie zabieracie dla siebie i no i później działamy na rynku. Na rynku oczywiście wspólnie możesz ty działać sobie indywidualnie, ale również możesz robić to z nami na sesjach live'owych, które mamy, tak jak mówiłem na początku, mamy je każdego poranka, mamy je również po południu od godziny 14. Są sesje popołudniowe, gdzie mierzymy się z rynkiem amerykańskim głównie, bo wtedy, jak wiecie, rynek amerykański się otwiera. To tyle, jeśli chodzi o te dwie główne strategie, które chcemy Wam pokazywać tutaj o poranku. Ja teraz chciałbym powolutku przejść do tego, co Bartek ma do powiedzenia albo do pokazania w kontekście narzędzi, które są z pewien wycinek, który jest dostępny w ramach Elite Expert Club. Bartku, oddam Ci głos, jeśli możesz. Oczywiście. Także opowiem teraz o wskaźniku generalnie, który mamy dostępny tutaj w ramach edukacyjnych. Jest on pomocny przy innych strategiach, takich jak PSND. Można go używać do API, można go używać do PAKA czy do Wisely. Mamy kilka strategii, do których naprawdę, no naprawdę do wszystkich można używać ten wskaźnik. I o co tutaj chodzi? No do końca nie mogę tutaj jakby wytłumaczyć na żywo na YouTubie, ale nie zdradzamy kuchni. Tak, są to poziomy, na których jakby wiszą zlecenia i cena tam często dąży i nie jest to tak, że my po prostu zagrywamy, chociaż można by też zagrywać bezpośrednio pod same te poziomy, natomiast my używamy tego jako dodatkowego potwierdzenia, na przykład przy PSND, jeżeli mamy targety wyznaczone i pokrywają nam się z tymi poziomami, to często jest to jakieś dodatkowe potwierdzenie. Również można, jeżeli API zagrywamy, gdzieś mamy take profit ustawiony i te poziomy mamy, załóżmy, troszkę niżej, to możemy sobie take profit też przyciągnąć, bo wiemy, że cena powinna dojść do takiego poziomu, więc no, przy ustawianiu take profitów czy podejmowaniu decyzji tradingowych, no są one bardzo, bardzo pomocne. No, jak widać, one bardzo często na bieżąco się rozliczają tego samego dnia bądź następnego. Tutaj, jeżeli te kreski kończą się, te,
tak jak tutaj, załóżmy, no to, to ten poziom został rozliczony. Tak jak tutaj mamy ten żółty u góry, on jeszcze cały czas jest do rozliczenia, więc często to są reakcje w punkt, że cena dochodzi do tych poziomów i po prostu reaguje na te poziomy w punkt. No i kolory oczywiście też mają tutaj znaczenie, bo rozliczają się niektóre kolory tutaj, poziomy szybciej, niektóre troszkę wolniej. Także no wszystko jest to do wykorzystania jako dodatkowy taki dodatkowe potwierdzenie tutaj w procesie decyzyjnym, jaki podejmujemy przy otwieraniu pozycji. Także no bardzo, bardzo fajna sprawa. Mamy wskaźników czy narzędzi, mamy dużo, dużo więcej. To można by godzinami tak naprawdę mówić, ale jest to jeden z takich ważniejszych dla nas. No bo mówię, on bardzo fajnie działa i daje też jakby tutaj, daje nam zarobić. Profity. Tak, dokładnie. Także tyle, jeżeli chodzi o te poziomy, no więcej jakby nie mogę zdradzić tutaj. Natomiast mówię, te poziomy naprawdę bardzo fajnie nam pomagają. Przejdę teraz do czegoś, co mamy tutaj też w ramach edukacji udostępniane. Są to raporty Commitment of Traders. Te raporty ogólnie dostępne, znaczy były jeszcze jakiś czas temu na stronach takich jak bar chart czy commitmentcodereports.com. Natomiast w tym momencie te raporty są z strasznie dużym opóźnieniem, dwu czy nawet trzytygodniowym i z takim raportem no ciężko cokolwiek zrobić, bo jeżeli mamy takie opóźnienie, no to te raporty są jakby bezwartościowe. A tutaj w ramach edukacji mamy te raporty jakby na bieżąco, mamy je codziennie, nam wyskakują. Tutaj mam poniedziałek, jaki mieliśmy raport i wtorek. Jest to w dużym skrócie, gdyż ogólnie te raporty to mamy podane w cyfrach, są to po prostu podane pozycje long i short ilościowo, jakie są zajęte na rynku. A z czego wynikają te raporty? No, raporty Commitment of Traders wynikają z obowiązku zgłoszenia przez uczestników rynku, zwykle kontrahentów, informacji o swoich pozycjach na rynku. Także dzięki temu wiemy, która waluta ma, załóżmy, w przewadze pozycję long, która ma w przewadze pozycję short. I wykorzystujemy to, łączymy to w pewien sposób, te pary ze sobą. Głównie skupiamy się na tym raporcie Swing Traders, tego Day Traders też można wykorzystać, ale my robimy zagrania tak naprawdę pod te Swing Traders, zostawiamy pozycje na kilka dni bądź kilkanaście, w zależności od tego, jak raport pokazuje, czy się zmienia, czy jest korzystny dla nas. Jeżeli jest korzystny, pozycje dalej zostawiamy i tutaj też otwieramy pozycje bez jakiejś głębszej analizy. Nie skupiamy się na tym, żeby otwierać te pozycje pod raporty. Więc ja pokażę tutaj, mamy otwarte pozycje, pozycje otworzyliśmy wczoraj. Jak widać, no tutaj mamy pozycję stratną, ale nie przejmuję się tym zbytnio, gdyż GBP JAPy mamy tutaj w naszym raporcie i raport nam sprzyja tak naprawdę. Nie mówię, to są raporty swingowe, więc tutaj korekta, gdzie jest tutaj GBP JAPy. Tutaj oczywiście może pojawić się korekta i mogą później pójść dalej, więc ja tutaj na razie się tym nie przejmuję. Dosyć szeroko stop loss ustawiony, no i będziemy lecieć. Póki raport nam sprzyja, pozycji jakby nie ruszamy, zostawiamy ją. Czekamy po prostu, niech tutaj korekty może zrobią i wtedy polecimy dalej do góry, więc tutaj na razie nie panikujemy, że tak powiem. Natomiast druga pozycja to jest CHF JAPy. Pozycja wczoraj otwarta, no dzisiaj jest mniej więcej na zero. Na razie ustawiliśmy take profit sobie w tym miejscu z tego względu, że no jest to, ostatnio zrobili tutaj historyczne szczyty w tym miejscu, znaczy się mieliśmy historyczny szczyt, więc ja po prostu ustawiłem take profit na odklepanie tego szczytu, no ale zobaczymy, być może przesuniemy take profit jeszcze wyżej, wszystko zależy od tego, jak raport będzie pokazywał. Na razie ustawiłem po prostu na odklepanie tego szczytu, stop loss dosyć szeroko,
mówię, stop lossem manewrujemy dopiero jak raporty nam się zmieniają. Jeżeli któraś waluta wypadnie tutaj z raportu, wtedy zastanawiamy się, czy po prostu zamykać taką pozycję, czy zabezpieczać ją jakimś węższym stop lossem. Także tak, no póki co raport sprzyja, więc na razie zostawiamy sobie pozycję i będziemy obserwować. I trzecią pozycją jest AUD CHF. Tutaj pozycję mamy zabezpieczoną też stop lossem. No i na razie tutaj lecimy w dobrą stronę, czyli zgodnie z raportem lecimy, póki mówię, będzie sprzyjał, będziemy trzymać pozycję, w razie czego będziemy później zabezpieczać i tak dalej. No i jeszcze w kolejnym tygodniu, za tydzień możemy Wam pokazać, co się z tymi pozycjami stało, czy dalej je trzymamy, być może będziemy dalej je trzymać jeszcze w przyszłym tygodniu, być może raport nam się zmieni, to je pozamykamy, więc zrobimy takiego update'a sobie po prostu w kolejnym tygodniu, we wtorek i zobaczymy, jak nam te pozycje poszły, nie? Na razie tutaj jest to właśnie jedna na zero, jedna na lekki plus, jedna na lekki minus, także wszystko się wyjaśni w kilku najbliższych dniach, także obserwujcie nas na kanale tutaj i dowiecie się, co się wydarzyło z tymi pozycjami. Ja mam do Ciebie pytanie, Bartek. Te raporty zmieniają, znaczy i to nie jest tak, że Ty trzymasz pozycję zgodnie z raportem przez cały czas, w momencie, kiedy się sytuacja na rynku zmienia, prawda? Te raporty tak. Jednak coś podpowiadają nam w kontekście tradowania, w kontekście zachowania się cen rynkowych, prawda? Tak, tak. Także tutaj mamy też na uwadze to, że COT jest wsparciem dla nas, on stanowi duże, ogromne wsparcie dla nas jako osób zajmujących się tradingiem. W tej chwili tutaj pokazujemy to, co Bartek zaprezentował, nawet stricte trady związane z tym raportem. Natomiast oczywiście ten raport COT można sobie i wiele osób z nas przystosowuje sobie go do strategii, którymi się posługuje, których używa w danym momencie, albo które są u niego na tapecie. Można to wskazać do PSND, prawda? Tak, no można wykorzystać go na wiele sposobów. Ja pokazuję jeden ze sposobów, tak jest, w jaki tak można wykorzystać. To są zagrania typowo pod raporty, ale te raporty no, wspomagają nas też w innych strategiach. Także no, dokładnie. Można na wiele sposobów ten raport wykorzystać. Dokładnie, dokładnie. Także tutaj mamy, no, to jest narzędzie, które jest, może stanowić dla nas wsparcie i stanowi niejednokrotnie dla nas wsparcie, bo się podpieramy tym po prostu na codziennych sesjach, podpieramy się w kontekście tradingu. Ja jeszcze na koniec chcę pokazać u siebie na wykresie, nie wiem, czy jest mój wykres. Czy jest mój wykres? Jeszcze nie ma, ale zaraz chyba będzie. Mam nadzieję, że będzie. Jest już. U siebie na wykresie, jakby mówiłem o majorsach, nie powiedziałem o surowcach. Mówiłem o Bitcoinie, mówiłem o Ethereum, natomiast nie powiedziałem o surowcach w kontekście PSND. Mamy złotko. Pytacie się, jak złoto się może rozliczać, jak ono się rozlicza w kontekście strategii PSND. No to sprawdzimy sobie, jak to ma się w kontekście strategii PSND. Zobaczcie, targety 2 wyznaczone, 2 rozliczone. Targety 2 wyznaczone, obydwa rozliczone i ten target również rozliczony. Także cały poprzedni tydzień jest rozliczony, jeśli chodzi o targety PSND, nie ma co tutaj zagrywać. Mieliśmy target z wczoraj, zobaczcie, on w tej chwili się rozliczył. Jest on rozliczony i także nie ma jak już zagrywać, po prostu się bierze swój take profit. Na koniec chciałbym Wam pokazać troszkę, mały oczywiście wycinek z naszej społeczności Discordowej, którą tworzymy my tutaj zgromadzeni. Natomiast tworzymy ją my jako społeczność, jako osoby będące na mentoringu, jako osoby, które później zostają po mentoringu, bo to nie jest tak, że kończy się mentoring i kończy swoją edukację, tak jak mówiłem,
ale po prostu wiele z nas, wiele osób po prostu zostaje w tej społeczności, zatraca się w niej i tworzą się różne naprawdę bardzo fajne relacje. Na początek chciałem wam pokazać oczywiście zakładkę Wasze wyniki. To jest tam taka zakładka Wasze wyniki, gdzie prezentujemy nasze wyniki, nasze zagrania, nasze rozliczone zlecenia, które nam przyniosły te profity, ale również stop lossy, bo to nie jest tak, że słuchajcie, wszystko jest pięknie, kolorowo, strategie mają bardzo wysoką skuteczność, ale stop lossy się zdarzają i to jest stop loss, dobrze wiecie, że stop loss to jest część biznesu i od tego nie uciekniemy. Chodzi o to, a my się na tym mentoringu uczymy, chodzi o to, żeby stop loss był częścią biznesu, a nie był notorycznym, żeby notorycznie występował w naszym rozgrywaniu na rynku. Zobaczcie, to jest wycinek od kiedy, zaraz sprawdzimy od kiedy. Od 12 maja, zobaczmy od 9 maja, co się zmieniło. Ostatni raz prezentowałem z 9 maja, to mamy z 9, 10 nawet maja, proszę, zobaczcie ile tego jest. Każdy się tutaj dzieli, każdy, kto oczywiście ma ochotę, bo nie jest tak, że to jest obowiązek. Każdy, kto ma ochotę, dzieli się swoimi wynikami, swoimi zagraniami. Aga tutaj wrzuciła swoje rozliczenia z API. Tu ktoś zrzucił ze złota. Tu znowu ze złota ktoś rzucił poszczególne zagrania wraz z tej profitami. Naprawdę jest tego mnóstwo, jest tego bardzo dużo. Nawet na taki, zobaczcie, nawet Tomek tu się podzielił zleceniem, któremu się pięknie rozliczyło. Dalej, Michał na Open. To jest kolejne z narzędzi, albo kolejne z takich dodatkowych elementów, które uczymy się na mentoringu, które nie jest strategią, albo jest strategią, ale jest takim dodatkowym narzędziem, dodatkowym elementem, który pozwala nam dodatkowe pitchy zbierać rynku. To są właśnie otwarcia rynków amerykańskich, sposób rozgrywania tychże rynków. Też się z tym dzielimy. API Azja. Wisely to jest kolejna ze strategii, która jest częścią mentoringu, której też się uczymy. API Night, Aga się podzieliła, API Night również rozgrywa API Night. I tak dalej, moi drodzy. Jest tego mnóstwo. To nie jest tak, że my każemy komuś to publikować, nie, po prostu publikujecie sami, publikują osoby sami i się z tym z nami dzielą. Mamy oczywiście różne, zobaczcie ile tego jest, ile kanałów mamy. Mamy live chat, czyli czat, gdzie codziennie, zobaczcie, mamy informacje z rynku, mamy analizy rynku, dzisiaj witam, gdzie po prostu traktujemy się jako społeczność, tutaj mamy osoby, które dzielą się zagraniami w kontekście poszczególnych strategii i tak dalej, jest tego dużo, możemy się dzielić również tym, co jest na mindsetie, mamy też zakładkę off-top, które możemy pisać o wszystkim, piszemy czasami naprawdę różne fajne, ciekawe, śmieszne rzeczy, gdzie po prostu budujemy tą społeczność. Są oczywiście miejsca, gdzie można zadawać pytania, są miejsca, gdzie można się spotkać, potrejdować na poszczególnych pokojach, gdzieś ktoś ma ochotę się spotkać z kimś właśnie na mitrumach, można się z nim spotkać. Są też, jest zakładka pliki, gdzie można z plików ściągnąć poszczególne narzędzia, no i nawet zobaczcie książki, też dostępne ogólnie książki można sobie tutaj zaciągnąć i tak dalej, także jest tego mnóstwo. Jest naprawdę kopalnia wiedzy. Pytanie, widzę pytanie z YouTube'a, czy ciężko się tego nauczyć? Powiem ci tak, to wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. Jeżeli poświęcisz temu czas, jeżeli się zaangażujesz, to nawet jeżeli będzie ci trochę trudniej, to się tego nauczysz. Ja startowałem w mentoringu nie mając zielonego, bladego pojęcia o wykresach. Wchodziłem na mentoring, bo jestem osobą z mentoringu, wszedłem z mentoringu
wchodzenie na mentoring, nie miałem pojęcia, z czym się, co to świeczka, jak jest wykres, jak się uruchamia metadata 4. Dzisiaj oprócz tego, że swobodnie stosuję strategię, swobodnie stosuję money management i to wszystko jest jakby mam, może nie w jednym palcu, ale stosuję sobie te wszystkie założenia strategii, jest to dla mnie, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Czy ciężko się tego nauczyć? Wszystko, tak jak mówiłem, zależy od ciebie i wszystko zależy od tego, ile czasu, jak się mocno zaangażujesz. Jeżeli się zaangażujesz, na pewno się tego nauczysz. Po pierwsze, nie zostajesz sam. Inaczej, po pierwsze, dostajesz ogrom wiedzy posegregowany w odpowiedni sposób, czyli zaczynamy od tych najprostszych spraw. Jak ustawić wykres, na czym polegają te wszystkie przyciski, bo przecież jak wchodzisz na MetaTradera 4, to kurczę, nie wiesz, co z czym się je. Tam jest wszystko opisane, jak poszczególne, na czym polegają poszczególne elementy. Następnie uczysz się strategii. Zakres wiedzy coraz mocniej się zwiększa do coraz bardziej złożonych. Natomiast społeczność jest również po to, żeby ciebie wspierać w tym wszystkim. To nie jest tak, że ty zostajesz sam z tym całą wiedzą i nie wiesz, co z tym zrobić. Jest to wszystko tak poukładane, że możesz korzystać z wiedzy i jednocześnie radzić się starszych stażem osób, bo to nie chodzi o wiek, tylko starszych stażem, wiedzą bardziej doświadczonych. I każdy, kto ma chwilę czasu, znajdzie dla ciebie czas, może ci odpowiedzieć na pytanie, bo zadajesz normalnie pytania na czatach discordowych i prędzej czy później ktoś ci na nie odpowie na twoje zadane pytanie. Są też grupy mentoringowe. Te grupy mentoringowe mają również zadanie wsparcia dla osób, które w jednym czasie wchodzą na mentoring. Także jest tego mnóstwo, jest tego bardzo dużo, ale jest to tak poukładane moim zdaniem, że możesz z tego korzystać śmiało w odpowiedni momencie, wszystko dostajesz w odpowiedni sposób podane. Czy zgadzacie się ze mną, Aga, Bartku, czy nie? Nie. Nie, słuchaj, opowiadasz. Bo ja tak opowiadam, wy cicho siedzicie i może ja, słuchajcie, może ja się mijam z prawdą, no może tak nie jest. Także ja pogadam, kłopoty. Nie, no dobrze. Wszystko prawda, co mówiłeś, tak. Jest naprawdę fajna społeczność, wszyscy dzielą się wiedzą. Razem wspólnie tutaj działamy, także nikt tu nie zostaje sam, każdy otrzyma pomoc, jeżeli tej pomocy potrzebuje. No i dokładnie. Oczywiście tak jest. Pamiętajmy, jest nas dużo, jest bardzo dużo osób, jest dużo pytań czasami i czasami trzeba poczekać na te pytania, na odpowiedź na pytanie, ale te odpowiedzi znajdujecie i zawsze znajdzie się jakaś dobra dusza, to tak się śmieję, dobra dusza, która wesprze. Tak mnie wspierano, tak my wspieramy, tak teraz pozostali uczestnicy mentoringu wspierają innych uczestników mentoringu. U nas nie ma zasady, u nas jest zasada, nie ma głupich pytań, po prostu nie ma głupich pytań. Każde pytanie jest odpowiedź. Oczywiście większość, bardzo dużo tych pytań związane jest z tym, co macie na nagrania, bo nie każdy jest w stanie, albo niektórzy po prostu gdzieś tam się mogą troszkę gdzieś, nie wiem, zagalopować, natomiast zdecydowanie jest taka społeczność, która się wspiera i no ja sobie to bardzo cenię osobiście. Myślę, że Aga i Bartek również, prawda? Tak jest. Dokładnie. I myślę, że to jest naprawdę bardzo duża wartość tej naszej społeczności, którą tutaj tworzymy i też się z nią w tej chwili z wami troszkę dzielimy, tak pokrótce, bardzo taki mały wycinek wam pokazujemy nieprzypadkowo, żeby was zachęcić, a jednocześnie żebyście też poczuli troszkę ten taki nasz klimat, takie flow, które mamy tutaj zarówno na sesjach, jak i poza sesjami, na spotkania, które są również live'owe, bo oprócz tego, że spotykamy się na Discordach, no online, tworzą się również spotkania na żywo, tworzy się ta społeczność taka bardziej, integrujemy się, staramy się integrować. Myślę, że to naprawdę fajnie się sprawdza. Czy coś chcecie dodać ze swojej strony, moi drodzy?
Bo ja się nagadałem. Tylko teraz tego idzie się nauczyć, naprawdę, bo tam widziałam, że ktoś pisał, że czy ciężko, czy się da. Da się, naprawdę wszystkiego da się nauczyć. Ja też zaczynam od zera, także mentoring jest tak poukładany, że no ciężko cokolwiek pominąć, trzeba iść wyznaczoną ścieżką, także naprawdę wszystko jest usystematyzowane, wiedza i no i to, że grupa naprawdę wspiera, tak jak Paweł powiedział, nie ma głupich pytań i na każde pytanie zawsze ktoś odpowie, mimo tego, że to już jest pytanie po raz setny, ale wiadomo, że osoba, która zadaje to pytanie, to jest osobą nową, także zakładamy od razu, że no, tak jest. Ktoś jakoś się musi nauczyć, tak? Także. Tak jest. A ścieżki są utarte, ścieżka jest utarta. Ona jest, ścieżka jest jakby wskazana, każdy ją z nas przeszedł i ona jest utarta i ona się sprawdza. No, mówię, wchodzisz w mentoring jakby nie mając wiedzy po mentoringu, masz tą wiedzę ugruntowaną, później praktyka, ćwiczenia, doświadczenie, to już wszystko zależy od ciebie. Po prostu wchodzić na mentoring, jeżeli czujecie, że te linki są dla was, to naprawdę zapraszamy was bardzo serdecznie. Ago, Bartku, będziemy powolutku kończyć, jeżeli tak. Macie do dodania. Także bardzo wam dziękujemy za to dzisiejsze wtorkowe spotkanie, za ten przekrój, który dzisiaj zrobiliśmy. Chcieliśmy się z wami podzielić. Jeżeli wam się ten filmik spodobał, dajcie OK. Kciuk w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i co? I spotykamy się oczywiście we wtorek za tydzień o godzinie 8. Serdecznie was zapraszamy na nasze spotkanie na YouTubie. A pozostałych uczestników mentoringu oczywiście zapraszamy na godzinę 14 na nasz wewnętrzny live, gdzie będziemy się zmużdżać, jeśli chodzi o rynki i o sesję amerykańską. Będziemy szukać setupów, będziemy szukać zleceń, fajnych, ciekawych zleceń do rozgrywania na rynku. Także będziemy łapać pipsy. Dzięki wielkie, dzięki Aga, dzięki Bartek za sesję poranną. I do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, za tydzień, we wtorek o godzinie 8.